Nazywam się Nikola. Zabiorę Was w krótką podróż po Szlaku Piastowskim. Szlak Piastowski to najdłuższy historyczny szlak w Polsce. Obejmuje Kujawy i Wielkopolskę. Znajduje się na nim ponad 100 zabytków i wiele miejsc wartych obejrzenia. Ruszamy. Brześć Kujawski to jedna z najstarszych osad na Kujawach. W średniowieczu był grodem warowym. Godny uwagi jest czworoboczny rynek. Plac Władysława Łokietka i pomnik, przy którym stoję. Wybudowany w 2003 roku przez Tadeusza Wojtasika. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. To tu w podziemiach została pochowana matka Władysława Łokietka. Euforyzma. Kamień, na którym siadywał Władysław Łokietek podczas wycieczek. Wieś Płowce leży na szlaku Brześciu Kujawskim a Radziejowym. To tu w 1331 roku starł się wojska Władysława Łokietka z wojskami zakonu krzyżackiego. Wojna, która nie rozstrzygnęła konfliktu z zakonem krzyżackim. Wojna, której wynik nie został rozstrzygnięty, do tej pory stanowi część sporną między historykami. Do kogo należy zwycięstwo? Warto się tu zatrzymać choć na chwilę. To tylko namiastka tego, co możecie zobaczyć na Szlaku Piastowskim. Zachęcam, by choć raz w życiu wyruszyć szlakiem naszych pierwszych władców.